Zamek na skale w Trzebieszowicach. Brama wjazdowa na teren zamku w Trzebieszowicach. Jest sporo zwiedzających. Mi się dopomina, zdjęcie zrób, gdzie jesteś. Andrzejek też filmuje. Też chce zrobić sobie pamiątkę. Chciałem dodać, że w parku tym są okazy pięknych drzew. To jest tylko, w tej chwili pokazuję część parku tuż od frontu zamku. O, harcie, mamy burzę. Piękny trawnik i zamek. Uciekliśmy przed deszczem i burzą. Tak, tu ładnie. Rozpętała się ulewa. Pokażemy dach, jak woda spływa po szklanym dachu. Ciekawe, jak długo będzie tak padać. Deszczysko mocno nam przeszkadza w naszym zwiedzaniu zamku. Mamy nadzieję, że zaraz będzie lepiej, tam się przejaśnia. Idziemy na taras popatrzeć na rzekę Białolądecką. Doszliśmy w miejsce, gdzie są wiaty. Tutaj się odbywają różne imprezy, koncerty, można też usiąść, odpocząć, przekąsić coś. Bardzo przyjazne miejsce. Ptaszki się odzywają, od zachodu się przejaśnia, idzie pogoda, będzie dobrze. Z którego będzie bardzo piękny widok na rzekę Białolądecką, która w czasie powodzi w 1997 roku mocno dała się we znaki mieszkańcom tutejszych terenów. Jesteśmy na tarasie. Z przodu fragment zamku. Tutaj taka jakby ambonka. A w dole mamy rzekę Białolądecką. Jędruś też filmował. Grażynka, popatrz się, żeby cię było widać, że jesteś tu w tym pięknym miejscu. Tak, jestem. Tu mamy bardzo naszą, lubię Szumrzeczki. Naszą królewną dziewczynę. Błogosławiona między mężczyznami, Adamami. Tak jest, dwóch Adamów. Także jestem bardzo szczęśliwa tego powodu. My też. No właśnie. I jak pięknie nam śpiewa ta rzeka. Pięknie szumi. Pięknie. A ja lubię właśnie szum rzeki. Woda mnie uspokaja. Moi przyjaciele są pod dużym wrażeniem piękna tego zamku i tej pięknej recepcji. O jest.
Piękny, przytulny barek. Idziemy do sali zabytkowej. Prowadzi nas pani kustosz. Jesteśmy w zamku na Skale w Trzebieszowicach. Mam przyjemność przedstawić panią kustosz, która opowie nam w skrócie o tym zamku. Bardzo proszę. Witam państwa serdecznie. Ja nazywam się Dana Myszewska, jestem kustoszem, właścicielem zamku. Chciałam państwu troszeczkę przybliżyć ten może trochę mniej znany obiekt, ale obiekt bardzo interesujący, bo zachowało w nim się bardzo dużo materii zabytkowej. Tu w tej sali, w której jesteśmy, to jest sala secesyjna z oryginalnymi podłogami, sztukateriami, boazeriami, piecem z tego okresu i jeszcze drzwi Alfonsa Muchy. Wyjątkowe drzwi, takich drugich na świecie nie znajdziemy i dzisiaj wiele osób specjalnie przyjeżdża do Trzebieszowic po to, żeby zobaczyć to wielkie dzieło właśnie wybitnego czeskiego przedstawiciela secesji. A następna sala, też secesja, salon lustrzany, też w oryginale, pięknie zachowany i z kryształowymi szybami, z kryształowymi lustrami, drzwiami i intarsjami. Warto, myślę, też popatrzeć na piękną klatkę schodową, która została wykonana w XIX wieku, pod koniec XIX wieku, w postaci neostylów i też w oryginale, w całości, bez remontu. Szklany dach na tym wewnętrznym dziedzińcu powstał w tym samym okresie, kiedy właśnie wieża Eiffla powstała, kiedy dworce kolejowe w Europie, wrocławski dworzec, hala stulecia, jak i ten dach, który nakrywał wcześniejszy wewnętrzny dziedziniec zamkowy. Dzisiaj, proszę państwa, dużo imprez artystycznych, dużo imprez kulturalnych. Codziennie mamy koncerty muzyki na żywo. Zapraszam państwa o godzinie 20:00. Muzyka w wykonaniu świetnych artystów codziennie i widowisko, światło i dźwięk, czyli mapping historyczny, mapping o historii piwa. To wszystko wewnątrz zamkowych przestrzeni. Serdecznie zapraszam. Dziękuję. Kącik, gdzie dwa lustra są pod odpowiednim kątem. I tu pani hrabina wchodziła i widziała z tyłu, czy kokarda jej się nie przekrzywiła, czy lok się nie wywinął, czy hrabiemu równo frak leżał, bo mógł się podnieść. Proszę państwa, a co mieli robić wtedy? Dbali o siebie, prawda? Dbali o siebie, dbali o swój imidż. I zanim się weszło na salon, to trzeba było po prostu spojrzeć. Spojrzeć na siebie. Na siebie. Płytki secesyjne. Pogrzało to pomieszczenie. Tu też nikt nie wchodził, bo piec był dwa piętra niżej. Od pieca szły kominy do góry i komin obudowano ceramiką. Grzało? Grzało. Tu się nie dymiło, nie kurzyło, tu nikt nie wchodził w nocy, nie przeszkadzał państwu. Tu miało być ciepło i było ciepło. Piękne. No. Następna sala neorokokowa i przejdziemy jeszcze do klatki schodowej, bo ona jest naprawdę piękna i ciekawa. Piękna klatka schodowa. Powstała pod koniec XIX wieku, oparta właśnie na neostylach. W oryginale drewno, w oryginale piękna snycerka. Chociażby ta piękna noga do pierwszej elektrycznej lampy, wykonana w całości w drewnie ręcznie. Neobarokowa kariatyda, neorenesansowe meandry. Proszę spojrzeć, jak trudno było wykonać te elementy samym dłutem. Dzisiaj mamy wycinarki, dzisiaj mamy wyżynarki, dzisiaj mamy komputery, plotery, a kiedyś ręcznie było to dzieło życia najczęściej tego człowieka, który to wykonywał. To było pracował prawdziwe. 10 lat, 15 lat, aż ukończył. Piękne rzeczy. Piękne arrasy, gobeliny, tapiserie,
herb rodu Chamarré, sceny z historii rodu Chamarré, rodu francuskiego. Dlaczego mówię tak dużo o Francuzach? Bo oni tutaj najwięcej zostawili. Przeprowadzili ostatni generalny remont pod koniec XIX wieku, ale proszę Państwa, przez zamek przewinęło się aż 9 kultur. Czyli właścicielami zamku były czeskie rody, austriackie, Irlandczycy, Francuzi, Żydzi, Niemcy, Szwedzi, Rosjanie, Polacy. Więc 9 kultur w jednym obiekcie. Dlatego też historia godna opowiedzenia. Ja zapraszam Państwa do zamku, ja oprowadzam gości hotelowych, oprowadzam grupy, oprowadzam też gości indywidualnych. Także serdecznie zapraszam. Bardzo dziękujemy Pani serdecznie. I za tyle wiedzy o tym zamku. Po prostu tych rzeczy nie wiedzieliśmy, o których Pani opowiedziała. No właśnie, czasami gdzieś tam mieszka się niedaleko, a niekoniecznie nie wiadomo, się tę historię że zna. Taki zabytek jest. Tak, że taki zabytek jest. No. Dzięki koledze przyjechaliśmy i właśnie żeśmy tutaj. Także zapraszam na koncert dzisiaj, bo dziękujemy serdecznie. Koncert, który... Musimy wracać, tak? My daleko mieszkamy, to musimy przyjechać do kolegi. Kolega bliżej, to może nam motocyklem przyjedzie. To nie jest daleko, myślałam gdzieś z Gdańska albo Białymstoku, to dopiero daleko. A tutaj to jest rzut daleko. Tak, ale mój mąż idzie z kurami spać, to wie Pani. Bajka dobrana, że się siusiu i spać. I o 4 wstaje ona. Recepcja oglądana z góry. Z pięknej klatki schodowej, po której przed chwilą poprowadzała nas Pani kustosz i właścicielka tego pięknego zamku. Jeszcze raz, piękna klatka schodowa. Przechodzimy przez bramę do dolnej części parku, który otacza zamek na Skale w Ciebieszowicach. Z pewnością nie przez przypadek zamek ten nazywa się Zamkiem na Skale. Przybliżam skały, na których ten zamek jest postawiony. Niebawem nasza deszczowa wyprawa, deszczowa wycieczka się skończy. Deszcz nam tak dokucza, że chyba nie ma szans. Ale co mieliśmy zobaczyć, to zobaczyliśmy. Andrzej z Grażynką schowali się we wnęce u podstawy pałacu, tam gdzie zaczynają się fundamenty pałacowe. Chciałem pokazać skały, na których stoi ten piękny zamek trzebieszowicki. To są właśnie skały. I stąd ta nazwa Zamek na Skale. Zamek na Skale w Trzebieszowicach. Deszcz uspokoił się, wychodzi słoneczko, a ja chciałem pokazać piękne okazy drzew. Potężne, ogromne drzewa. Wiele z tych drzew zostało sprowadzonych z innych krajów, z obcych krajów. Oczywiście było to bardzo dawno temu, także te drzewa się tu zaaklimatyzowały i pięknie się rozrosły do bardzo wielkich rozmiarów. Pokazuję tylko kilka z tych drzew, ponieważ musiałbym bardzo dużo czasu poświęcić w tym filmie, żeby pokazać wszystkie te przepiękne, olbrzymie te okazy. Każde z tych drzew można by po prostu
zaliczyć jako pomniki przyrody. Takie jest moje zdanie oczywiście. Nasza piękna wycieczka się kończy, wracamy do domu. Przed sobą mamy bramę jazdową. I wracamy z bardzo wspaniałymi wspomnieniami. Zamek na Skale w Trzebieszowicach. Podwórze zamkowe. I spojrzenie na otoczenie zamku. Deszcz przestał, nagrzana ziemia paruje, wzgórza, to właściwie są góry Krowiarki, pasmo gór należące do masywu Śnieżnika.